poniedziałek, 27 kwietnia, burmistrz gminy Kozienice wydał komunikat, w którym informuje, że ze względu na suszę spowodowaną brakiem opadów wstrzymane zostają do odwołania koszenia traw na terenie Kozienic i gminy Kozienice. Koszenia mają być wykonywane tylko interwencyjnie, jeśli w jakimś miejscu wystąpi taka potrzeba i sytuacja zagraża bezpieczeństwu publicznemu. Jak czytamy w komunikacie, podejmując powyższą decyzję, kierowałem się poprawą funkcjonowania gospodarki wodnej oraz możliwością przetrwania zieleni i poradzenia sobie w trudnych warunkach suszy, o której w tym roku mówimy już wiosną. Zapewniam, iż w miejscach, gdzie zieleni będzie za dużo i będzie stanowiła niedogodności dla mieszkańców gminy Kozienice, będą powzięte racjonalne działania mające na celu uporządkowanie terenu. Na zakończenie komunikatu burmistrz podkreśla, że istotne jest, aby mieszkańcy, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie oraz pozostałe instytucje dołączyły do tego apelu i prowadziły racjonalną gospodarkę zielenią na zarządzanych przez siebie terenach. Pełna treść komunikatu dostępna jest na stronie Urzędu Miejskiego www.kozienice.pl.